monitorować i wpuszczać te osoby. Ale myślę, że możemy sobie spokojnie zaczynać. Jest 18:05. Także ja tutaj serdecznie witam Państwa w imieniu Fundacji Strefa Innowacji. Mam na imię Kamila i poprowadzę dzisiaj dla Państwa ten webinar. No właśnie, sezon na języki, czyli o skutecznej nauce języków obcych dla osób z niepełnosprawnością. Pokrótce chciałabym na początku przedstawić plan, żeby wszyscy wiedzieli, o czym będzie mowa, czego się spodziewać. To nasze spotkanie dzisiejsze jest zorganizowane ze względu na zbliżającą się edycję naszego projektu, czwartą już edycję projektu Młodzi Sprawni Językowo, o której być może Państwo słyszeliście, jeżeli nas obserwujecie, ale o tym jeszcze powiemy za chwileczkę. No właśnie, i tak jak już któryś, w sumie czwarty sezon z kolei, jesienią zaczynamy właśnie intensywną naukę języków obcych, do których chcielibyśmy serdecznie Państwa zaprosić. Aha, ja jeszcze przepraszam, takie wtrącenie, mam taką prośbę, żebyśmy mogli się wszyscy wyciszyć, dobrze? Bo spotkanie jest nagrywane, będzie potem dostępne do odsłuchania na YouTubie, a żeby nie było jakichś zakłóceń, to bardzo bym poprosiła wszystkich o wyciszenie się, dobrze? A potem będzie możliwość zadawania pytań, więc jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to się włączy, dobrze? Ale na czas trwania prezentacji, to bardzo proszę o wyciszenie mikrofonu. No właśnie, na początku zaproszę panią Asię Zdobylak, która współpracuje z naszą fundacją. Asia jest lektorką języka angielskiego, uczestniczyła w naszym projekcie Lektorzy Sprawni Online. Ma też doświadczenie w tworzeniu materiałów dydaktycznych i Asia będzie miała tutaj taką bardzo ciekawą prelekcję. Opowie nam o tym po prostu, jak się uczyć. Jak się uczyć skutecznie. Wyciszenie jest wyłączone, alert. Dzień dobry, witamy i prosimy uprzejmie o wyciszenie się, dobrze? Potem będzie można się włączyć, kiedy przejdziemy do sekcji pytań i odpowiedzi, ale na razie bardzo proszę wszystkich o wyciszenie mikrofonów, bo nagrywamy to spotkanie, dobrze? No właśnie, więc Asia Zdobylak opowie nam o tym, jak się uczyć, żeby to było skuteczne. Myślę, że dużo fajnych takich trików i rad od doświadczonej osoby. I opowie nam też o wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Także tutaj też poznamy różne przydatne strony, aplikacje, szczególnie tutaj pod kątem osób z niepełnosprawnością wzroku. Następnie kolejna Asia Krysiak, która jest koordynatorką projektu Młodzi Sprawni Językowo, przybliży nam pokrótce cele i założenia tego projektu, opowie, czego się możemy spodziewać w czwartej edycji, uchyli tutaj rąbka tajemnicy, a także podzieli się, co myślę bardzo ciekawe, swoją językową historią, swoim doświadczeniem nauki języka angielskiego z perspektywy osoby z niepełnosprawnością wzroku. Na zakończenie zaprosimy Państwa do zadawania pytań naszym prelegentkom i do dyskusji. Także to na razie tyle z mojej strony. Ja zapraszam Asię Zdobylak. Witaj, Asiu. Dobry wieczór, mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Witam wszystkich serdecznie. Dziękuję bardzo Kamili za przedstawienie i za zaprezentowanie mnie tutaj. Wstępnie chciałabym porozmawiać dzisiaj z Wami, z Państwem na temat nauki języka i chciałabym podać takich kilka dla mnie osobiście ważnych strategii, trików, pomysłów, rad na to, jak tego języka uczyć się skutecznie. Pewnie każdy ma własne, ja też pewnie mam swoje własne, ja takie rady stosowałam kiedyś, stosuję je nadal, bo języka uczę się cały czas, wiadomo. Tak więc mam nadzieję, że weźmiecie Państwo coś z tej prelekcji, z tego spotkania dla siebie. Chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Podczas tutaj mojej prezentacji możecie Państwo pisać pytania na czacie. I ja tak raz kiedyś będziemy sobie na nie zaglądać, ja będę pytała Kamilę, czy są jakieś pytania od Was i wtedy po prostu będziemy na nie odpowiadać, a oczywiście na końcu po mojej prezentacji również będzie czas na zadawanie ewentualnych pytań. Także nie wahajcie się Państwo, mając wyciszone mikrofony,
po prostu zadawać pytania w trakcie trwania spotkania, w trakcie trwania prezentacji. No cóż, wszyscy tego języka się uczymy, chcemy, aby było jak najlepiej i warto, abyśmy wiedzieli, do czego nam to potrzebne. Czyli chodzi o to, abyśmy, moi drodzy, określili swój językowy cel. I wygląda to w ten sposób, że z pozoru wszyscy wiemy. No wiadomo, chodzimy do szkoły, trzeba zaliczać testy, kartkówki. Studiujemy, trzeba zaliczyć jakiś lektorat. Albo trzeba zaliczyć jakieś egzaminy. Ale warto gdzieś ten cel nasz językowy sobie, słuchajcie, doprecyzować. Szkoła jest niewątpliwie takim celem. Egzaminy, testy, kartkówki, projekty takie jak ten nasz, do którego zachęcamy, również takowym celem jest. Bo cel językowy to jest po prostu powiedzenie sobie, do czego potrzebujemy tego języka. Co będziemy z nim robić i czego oczekujemy, co chcemy osiągnąć. No więc cóż, podróżowanie może być takim celem. Jeżeli lubimy podróżować, chcemy jechać za granicę raz w roku i chcemy wiedzieć, co do nas mówią, chcemy się komunikować w hotelu, w restauracji i na plaży, chcemy również czuć się swobodnie, chcemy pójść do muzeum, gdzie dostaniemy może przewodnik z angielską czy inną niemiecką audiodeskrypcją, to podróżowanie jest także celem naszym. Naszym celem może być również praca, kiedy idziemy do nowej pracy, kiedy chcemy pracę zmienić, kiedy kończymy studia i jesteśmy początkującymi na rynku pracy, to też wtedy taki cel możemy sobie założyć. Tak więc tych celów może być, moi drodzy, bardzo, bardzo wiele. Fakt na przykład, że uczymy się języka po to, żeby się doskonalić, ćwiczyć sobie, że tak powiem, swoją głowę, chcemy coraz więcej wiedzieć, zapamiętywać, czyli poszerzać horyzonty, to także jest językowy cel. Tak więc zachęcając do udziału w projekcie, chciałabym, żebyście zastanowili się, przystępując do niego, co chcielibyście osiągnąć po jego zakończeniu. A gdy się on zakończy, żebyście sobie zadali pytanie, co udało się osiągnąć i czy ten cel, który sobie gdzieś tam zamierzyliście, czy rzeczywiście został osiągnięty, czy się udało. Bo cel to jest taka rzecz, która cały czas nas trzyma trochę w ryzach, pozwala nam zachować motywację i sprawia, że zatrzymujemy się i mówimy, ok, udało się, bądź nie. Takim, słuchajcie, bardzo ważnym celem, nie wspomniałam o tym wcześniej, może być na przykład chęć przystąpienia do certyfikatu językowego. To jest taki cel, nazwijmy go mierzalnym, gdzie przystępujemy do certyfikatu, otrzymujemy wynik za ten egzamin, który może nam ten certyfikat przydać się na przykład w pracy albo podczas wyjazdu za granicę, więc certyfikat również może być takowym celem. Także cele możemy sobie naprawdę zakładać różnorakie. Zachęcam Was do określania celu przy nauce języka. Moi drodzy, mówiąc o językowych celach, nie sposób nie wspomnieć o regularności, dyscyplinie i systematyczności, która jest po prostu sukcesem w nauce języka i która nam ten sukces po prostu zapewnia. Marzymy o tym, aby języka nauczyć się szybciej, aby przebiegało to bezproblemowo, najlepiej, aby wszystko wchodziło do głowy od razu. Pamiętajmy jednak, że dyscyplina i systematyczność to podstawa. I wiecie, zdarza się czasem tak, że zakładamy na początku na przykład kursu, na jaki się zapisujemy, czy tam kiedy sobie postanawiamy, że będziemy uczyć się języka, postanawiamy sobie, ok, ja będę godzinę codziennie powtarzać. I świetnie. Tylko czasami bywa tak, że to życie nasze pełne obowiązków, wyzwań, różnych sytuacji gdzieś tam weryfikuje i sprawia, że tego czasu nie mamy tyle, ile byśmy chcieli. Proponuję więc zacząć od małych kroków. Niech będzie to 5 czy 10 minut, które przeznaczasz codziennie na powtórkę albo na posłuchanie czegoś w języku obcym. Ważne, aby robić to codziennie i regularnie. Gwarantuję, że te efekty będą bardziej widoczne, a Wy będziecie bardziej z nich zadowoleni, kiedy rzeczywiście wyrobicie sobie ten nawyk systematyczności, dyscypliny i regularności. Moi drodzy,
trzecią rzecz, jaką chcę Wam zaproponować, biorąc pod uwagę taką moją strategię w nauce języka, to jest zanurzenie się w nim. Nie będziemy tutaj, nie wiem, zanurzać się w wodzie, ale zanurzać się w języku. Zanurz się proszę w języku jak ryba w wodzie, a to pomoże Ci zauważyć efekty. Alicja dołączy. Czym tak naprawdę jest to zanurzenie? Bardzo taki ostatnio w moim przekonaniu modny termin. Zanurzenie się w języku to, kochani, nic innego jak otaczanie się nim na wszystkie możliwe sposoby. Proponuje się, aby na przykład sobie, nie wiem, komputer ustawić w wersji językowej, prawda, w języku, którego się uczymy. Smartfon. Można na przykład... Przepraszam na chwilkę, to moja wina, bo wyciszyłam, chciałam wyciszyć dźwięki tutaj w tle i wyciszyłam niechcący Asię, także bardzo przepraszam, już Ci Asiu oddaję głos. Wyciszenie jest wyłączone. Dobrze, to ja kontynuuję w takim razie. Przepraszam. Nie ma żadnego problemu, samo życie. Nic się nie dzieje. A więc, moi drodzy, mówiłam o zanurzeniu w języku i wspomniałam o tym, aby w wolnym czasie, kiedy na przykład nie mamy czasu na to, żeby, nie wiem, siedzieć sobie i powtarzać słówka, to po prostu, nie wiem, słuchać czegoś podczas codziennych czynności. To jest także forma zanurzenia się w języku i przyswajania go sobie tak po prostu w tle. Że, nie wiem, sobie sprzątamy, nie wiem, zmywamy naczynia, a w międzyczasie po prostu coś nam w tle mówi, jakiś podcast po angielsku czy po niemiecku. Ja sobie tak czasem po niemiecku słucham wiadomości na przykład i czasem coś zrozumiem, czasem nie, to Wam powiem w tajemnicy, ale staram się dawać radę. Zanurzeniem w języku może być po prostu, nie wiem, kiedy macie już czas i potrzebujecie na przykład bodźców wizualnych, obejrzenie jakiegoś, nie wiem, serialu na Netflixie, jeżeli lubicie, wysłuchanie podcastu, wysłuchanie jakiegoś ciekawego programu na YouTubie, który, jak później powiem, jest pełen przeróżnych zasobów, więc naprawdę otaczajcie się językiem jak możecie. Jeżeli lubicie, uczestniczcie w różnych grupach językowych, gdzie możecie w językach obcych rozmawiać. Ja kiedyś miałam ucznia, który powiedział: nie, ja nie będę mówił, bo nie będę tam z nimi pisał, bo ja się wstydzę. Nie ma się czego wstydzić, o czym za moment również powiem. Po prostu zanurzajcie się, bo dzisiaj tych możliwości mamy bardzo dużo. Internet i technologie niewątpliwie pozwalają na wiele w tej kwestii. Kolejna kwestia, już przechodzimy do takiej sfery praktycznej, jak ten język opanowywać, żeby było dobrze. Słuchaj, czytaj i powtarzaj na głos. Kochani, aby nauczyć się języka, musimy słuchać, bo są różne akcenty, do których będą do nas ludzie mówić. Aby oswajać się ze zrozumieniem różnych słów i struktur i zwrotów. Więc cały czas, jeżeli idzie o zanurzenie, o którym mówiłam, to właśnie też zachęcam znowu do słuchania. Zachęcam do czytania w języku obcym, ponieważ dzięki temu będzie nam się przyswajało i poszerzało nasze słownictwo i rozumienie również tekstów pisanych, które jest także bardzo istotne. Tak więc do czytania różnych rzeczy także zachęcam, czy to w formie elektronicznej właśnie, czytając różne rzeczy z komputera, czy słuchając audiobooków. Tak więc tutaj naprawdę jest wiele możliwości. No i powtarzaj na głos. Jeżeli chodzi o na przykład nowe słowa, nowe słownictwo, to ja bardzo zachęcam, żeby powtarzać je również na głos i w ten sposób gdzieś tam sobie je przyswajać. Ostatnio usłyszałam na jednym ze szkoleń dla osób dorosłych, żeby nawet się nagrywać i na przykład sprawdzać w ten sposób swoje postępy. Na początku byłam taka, wiecie, dosyć sceptyczna, nie do końca przekonana o tym, ale uważam, że ma to jakiś sens. Ma to jakiś sens i rzeczywiście to powtarzanie na głos może również pomóc. Może być dla nas przydatne i może rzeczywiście tą naukę ułatwić, przede wszystkim wymowę. Także tutaj bardzo, bardzo do tego zachęcam. Powtarzaj na głos. Ja również na przykład nowe słowa powtarzam, ale też przygotowując się do zajęć, po prostu
treść lekcji, którą sobie opracowuję, czytam ją na głos i powiem szczerze, lubię to robić, bo naprawdę zanurzam się w tej lekcji, którą będę przerabiać i w języku, w którym będzie ona prowadzona. Kolejna rzecz, moi drodzy, to taka rzecz może mniej przyjemna, ale również ważna. Ucz się słówek, zwrotów i wyrażeń, ale nie zapominaj także o gramatyce. Teraz, kochani, chcemy, jak wiemy, mówić szybko i chcemy mówić. Więc często spotykam się z takim stwierdzeniem: Pani Joanno, żadnej gramatyki, mówimy tylko. Okej. No ale wszystkim nam zależy na tym, aby mówić poprawnie, abyśmy zostali zrozumiani. I ja kiedyś usłyszałam takie zdanie na jednym z blogów językowych, że struktury gramatyczne stosowane w praktyce to jak znajomość zasad ruchu drogowego dla kierowcy. Bardzo to do mnie przylgnęło i teraz też mówię do moich uczniów: no słuchaj, ale musisz wiedzieć mniej więcej, jaki to jest czas, bo musisz wiedzieć, gdzie byłeś ostatnio, używając czasu present perfect. Tutaj mówię, cytuję przykład z języka angielskiego, albo gdzie byłeś wczoraj. Prawda? Albo nie wiem, kiedy mówimy o przyszłości w języku niemieckim, to wiemy, że użyjemy czasownika werden na przykład. Ale to ja tu nie będę się z niemieckim popisywać, bo nie to jest dzisiaj moim zadaniem. Ale pamiętaj właśnie, aby uczyć się w kontekście, czy to słówek, o których mówiłam przed momentem, czy też gramatyki. Pamiętaj, żeby uczyć się w kontekście, czyli nawet te słówka zapisuj w kontekście. Układaj zdania z ich użyciem. Lubisz pisać w zeszycie, pisz w zeszycie. W brajlu, w czarnym druku, jak tam, w zależności jaka sytuacja twoja jest. Komputer, gdzie możemy niezliczone ilości notatek robić, tworzyć, folderów i tak dalej. Piszcie, kochani. Uczcie się w kontekście tych zdań, bo będzie łatwiej je potem ogarnąć, zapamiętać i przyswoić. Także bardzo, bardzo do tego zachęcam. Gramatyka. Słownictwo w kontekście, żeby wiedzieć, kiedy tego używamy, w jakich życiowych sytuacjach. No i cóż, odpowiedzialność, moi drodzy, to, że to my jesteśmy odpowiedzialni za naukę języka i za proces z tym związany, a więc pamiętaj, że to ty sam, sama odpowiedzialny, odpowiedzialna jesteś za rezultaty twojej nauki języka. No bo wiecie, fajnie jest, bo jest ten lektor, który nas tam motywuje do działania, mówi co robić, przypomina o zadaniu domowym, poleca aplikacje. Super. Jest mnóstwo rzeczy na YouTubie, w internecie, aplikacja goni aplikacje, że czasami wiecie co, już naprawdę można oszaleć. Ja przynajmniej tak mam. Że sobie ten cel, co tam sobie założę, słuchać codziennie po niemiecku, to nie zawsze słucham, tyle wam powiem. Także samo życie. Ale to my jesteśmy odpowiedzialni za proces nauki języka, za nasze osiągnięcia, za to, czy będziemy powtarzać te słówka, czy nie, za to, czy zrobimy to zadanie domowe, które nam zadano, czy nie. To na nas ta odpowiedzialność spoczywa. Bo to my będziemy decydować o tym, do czego tego języka będziemy używać. Nikt za nas tego nie zrobi, moi drodzy. Lektor zachęci, zmotywuje, ale projekt się skończy i wiadomo, zostajemy gdzieś tam sami z naszymi planami, z naszymi, że tak się wyrażę, językowymi osiągnięciami. I trzeba dalej ruszyć z tym do przodu. Tak więc. Dzwon prowadzący poprosił Cię o. Także pamiętajcie proszę o tym. Przechodzimy, moi drodzy, do kolejnej kwestii. Mam nadzieję, że mnie słychać. Asiu, słychać Cię doskonale, tylko Cię nie widać. A, okej. Okay. Tutaj. Proszę bardzo. O, super. Proszę bardzo. Miło Widzicie, Cię zapomniałam widzieć. włączyć wideo. Wybaczcie mi proszę ten. Jest Wybaczcie mi porządku. proszę ten mały błąd. Ale cóż, kolejna rzecz, o której chciałabym porozmawiać, to to, że podczas nauki języka, czy to uczymy się w grupach, czy uczymy się samodzielnie, czy kiedy słyszymy, jak inni mówią, mamy tendencję do porównywania się z innymi. Więc kolejna zasada, o której chciałabym tutaj Wam powiedzieć, brzmi: nie porównuj się z innymi. Zazdroszcząc osobom bardziej od siebie zaawansowanym językowo, będziesz się blokował i nie osiągniesz swojego językowego celu. My tak bardzo lubimy gdzieś tam mówić: Jezu, ona to tak świetnie mówi, włada tym językiem, ma taki super akcent i tak to słownictwo jej wchodzi do głowy i tak pięknie mówi, ale nigdy nie wiemy, jak wiele czasu ta dana osoba musiała poświęcić na to,
aby tego języka się nauczyć. I co więcej, moi drodzy, każdy z nas kiedyś zaczynał. Pamiętajcie o tym, że każdy z nas kiedyś był na początku drogi i najprawdopodobniej zaczynał od słowa dzień dobry. Także pamiętajcie, proszę, aby się nie porównywać z innymi, bo to no, będzie działało na was zniechęcająco, demotywująco, spowoduje, że nie osiągniecie takich efektów z nauki języka, jakie sobie gdzieś tam wcześniej założyliście, o jakich byście marzyli. Więc zapraszając do projektu, proszę, porównujcie się tylko ze sobą. Kolejna rzecz, nie stresuj się, gdy popełnisz błąd. Potraktuj ten błąd jako lekcję i nieodzowny element nauki. Moi drodzy, wszyscy popełniamy błędy i byliśmy gdzieś tam może za te nasze błędy poprawiani mniej lub bardziej fachowo, może mniej lub bardziej profesjonalnie. To nie o to chodzi. Każdy z nas ma różne doświadczenia. Z błędami językowymi bywa również, kochani, tak, że sami się katujemy. O mój Boże, zapomniałam o tym operatorze w present simple. No życie, zapomniałam. Żebyście wy wiedzieli, jak ja mówiłam w 8 klasie szkoły podstawowej, to wolę tego nie cytować, ale generalnie szału nie było. Więc moi drodzy, jest takie powiedzenie w języku angielskim: making mistakes is a part of learning. A więc moi drodzy, popełnianie błędów jest nieodzowną częścią procesu nauki. Tak po prostu jest, że będziemy je popełniać, więc no, uczmy się razem z nimi, zdystansujmy się, czasami się pośmiejmy sami z siebie, gdy jakiś tam błąd popełnimy. Miejmy do tego dystans i co najważniejsze, wyciągnijmy lekcje, aby później na przyszłość tego błędu nie popełniać. Ale niech błędy językowe nie blokują was przed mówieniem. Kolejna rzecz, zanim przejdziemy do zastosowania nowoczesnych technologii. Bardzo cię proszę, abyście jakby nie bali się mówić. Nie bali się mówić w obcym języku. Jak wiemy, obcy język jest narzędziem, który służy nam do komunikacji. I to język, którego ty używasz, którego ty się uczysz bądź planujesz uczyć, jest dla ciebie. To ty decydujesz, co z nim zrobisz, i to on ma tobie służyć, to on ma pozwalać tobie zdobywać świat, podróżować, poznawać ludzi, zdawać egzaminy, nie wiem, znaleźć partnera językowego albo drugą połowę. Język jest dla ciebie, pamiętaj o tym. To były takie, moi drodzy, krótkie moje wskazówki na to, jak tych języków się uczyć. Sama staram się również z nich korzystać, mi one pomogły. Chciałabym, abyście wzięli coś z tego dla siebie. Jeżeli choć z jednej z nich skorzystacie, będę ogromnie szczęśliwa. A teraz chciałabym powiedzieć Wam kilka słów o wykorzystaniu nowoczesnych technologii w nauce języka. A, moi drodzy, nowoczesne technologie towarzyszą nam w wielu sferach, na wielu płaszczyznach, zwłaszcza nam, osobom z dysfunkcją wzroku, i nie wyobrażamy sobie bez nich życia. I mam wrażenie, że Pola opuścił, to a samo tyczy się pola dołączył, a języków obcych. I to, w jakich czasach żyjemy teraz, i to, jak przepastne są te zasoby, chociażby internetowe, to no, mnie osobiście bardzo cieszy, chociaż czasem, no wiadomo, jest tego dużo, można się w tym zagubić. Bywa też tak, że sami wiemy, nie wszystko jest dla nas dostępne. Ale cóż, ja Wam podam kilka takich przykładowych stron, aplikacji, które przynajmniej w części dostępne są, i poprosiłabym, żebyście później, no, wyeksplorowali je sobie, popatrzyli na nie, które z Was się przydadzą i z których będziecie korzystać. Zanim jednak przejdę do aplikacji i stron internetowych, Kamila, czy mamy jakieś pytania na czacie po tym, co już powiedziałam? Czy są jakieś pytania, zanim przejdę, Już, tak, już żebyś mogła zerkam. zerknąć? Na razie aż nie ma pytań, natomiast przedstawiła się pani Beata, która mieszka w Bochni, napisała, że uczy języka niemieckiego w Centrum dla Niewidomych. Aneta Durlika opuści. Panią Cudownie. Beatę. Aneta Durlika. Dziękuję, Doskonale. dziękuję za komentarz. Jakby ktoś jeszcze chciał W coś napisać, porządku. zapraszam. Zachęcamy Was do pisania pytań na czacie. Dziękujemy wszystkim, którzy się przedstawili, powiedzieli skąd są i pozdrawiamy serdecznie. A ja tymczasem przejdę do wykorzystania nowoczesnych technologii i podam kilka aplikacji i stron przydatnych do nauki języka. Tutaj, kurczę, będę mówiła głównie o angielskim, ponieważ jestem anglistką.
O niemieckim też powiem słowo, ucząc się, ale głównie będą to aplikacje do angielskiego, no więc najpierw chciałabym Was zachęcić do zapoznania się z aplikacją, tudzież ze stroną internetową sekcji BBC, a mianowicie jest to strona i aplikacja BBC Learning English. Dodam tylko, że nazwy większości tych aplikacji, które dzisiaj usłyszycie, otrzymacie Państwo w prezentacji. Także też nie martwcie się, jeżeli czegoś nie dosłyszycie bądź nie zapamiętacie. A więc pierwsza rzecz, o jakiej mówię, to aplikacja BBC Learning English. Jedna z moich ulubionych. Można tam bardzo wiele rzeczy znaleźć, czy to korzystając z niej z telefonu, wersji mobilnej, czy też z komputera. Również mają swój kanał na YouTube i tam też można z niej korzystać. Jest tam bardzo wiele sekcji. Sekcja leksykalna, czyli vocabulary, gdzie można robić quizy, ćwiczyć słownictwo i słuchać takiego bardzo znanego podcastu, może ktoś z Was zna, Six Minute English. Można ćwiczyć... Victoria, I don't want to. Można również ćwiczyć gramatykę, bo też są tam różnego rodzaju podcasty, programy wyjaśniające gramatykę, oczywiście w języku angielskim. Przygotowując się do tego spotkania, patrząc jeszcze, zaglądając dziś do zasobów właśnie tej strony i tej aplikacji, jest na przykład taka sekcja Learn with Drama, a więc są tam słuchowiska, na przykład można słuchać sobie Alicji w Krainie Czarów. Polecam serdecznie. Wszystko jest w języku angielskim, ale naprawdę myślę, że aplikacja, czy to jakby w tej wersji mobilnej, czy na stronie, czy na kanale, naprawdę gdzieś tam warta przyjrzenia, warta zobaczenia. Ja do wszystkich. Witam. Kolejna rzecz, którą chcę Wam polecić, to strona, platforma do nauki języka angielskiego, stworzona przez anglistkę, panią Martę Patkowską-Dudziak. Jest to strona, platforma do nauki języka zawierająca przeróżne ćwiczenia gramatyczne, również leksykalne na słownictwo. Polecam ją szczególnie tym z Was, którzy przygotowują się do egzaminu ósmoklasisty bądź do matury, gdyż tam jest po prostu sekcja leksykalna, tych 15 takich sztandarowych tematów typu człowiek, sport, nauka, technika, państwo i społeczeństwo, jak również sekcję gramatyczną. Są też ćwiczenia na funkcje językowe, jak również są materiały do pobrania w PDF. Wiemy, jak w przypadku osób niewidomych z PDF-ami bywa, ale jak sobie przez program do skanowania, przez Fine Readera, słuchajcie, do Worda przeformatujemy, to też damy radę. Bardzo fajne jest to, że możecie robić sobie również online te ćwiczenia, część z nich, ponieważ częściowo jest bezpłatna ta strona i rejestrując się możecie po prostu śledzić swoje postępy za darmo i część tych zadań właśnie robić sobie bezpłatnie. Bardzo polecam, często polecam moim uczniom tę aplikację, sekcję gramatyczną zwłaszcza, jak dotąd i sobie chwalą. A więc mamy dwie rzeczy, BBC Learning English oraz angly.pl, gdyż tak się nazywa ta platforma, o której mówiłam, angly.pl. Kolejna aplikacja to aplikacja mobilna, Duolingo. Wiele osób ją polecało, jedni zachwalają, drudzy krytykują, jedni mówią, że jest i tak, i tak. Ja zaczęłam się od zera uczyć z niemieckiego z tą aplikacją i przyznam, że jest fajna, dostępna, można przy pomocy gestów robić te przeróżne ćwiczenia, a to na dopasowywanie, a to na wybieranie, a to na tłumaczenie. Zapoznaję się z nią, ale przyznam, że Będę próbować się uczyć słówek z tą aplikacją i też jakby swoje takie umiejętności technologiczne również z nią wzmacniać. Znam osoby niewidome, uczące się angielskiego z Duolingo bardzo długo już i bardzo chwalą sobie użycie tejże aplikacji. Kolejna aplikacja, o której chcę powiedzieć, to aplikacja dla wszystkich, a więc jeżeli mamy tutaj entuzjastów języka niemieckiego, hiszpańskiego i innych, no to polecam gorąco aplikację Squid. Squid, jak słuchajcie, ośmiornica w języku angielskim. To jest aplikacja mobilna i ona, to jest taka aplikacja z wiadomościami, z newsami. Ona służy nam, moi drodzy, do czytania przeróżnych wiadomości, artykułów w różnych językach. Co jest w niej piękne, to to, że jest ona bezpłatna.
dziewczyny, które prowadzą tą aplikację, są bardzo życzliwe, bo kiedy gdzieś prosiłam o pomoc, to bez problemu ją otrzymałam. Szczególnie polecam sekcję Learning English, gdzie znajdziecie tam, moi drodzy, przeróżne artykuły z ćwiczeniami, interaktywne artykuły z ćwiczeniami na rozumienie tekstu tudzież na słownictwo. Także tam naprawdę tematyka, słuchajcie, jest wieloraka w tej aplikacji. Biznes, nie wiem, styl życia, prawo. Polecam także sekcję Easy News, bo tam będą takie wiadomości w łatwiejszej dla nas formie. I bardzo, bardzo również polecam ją sobie do przejrzenia właśnie w różnych językach, żebyście sobie popatrzyli, co Was będzie interesowało, żeby sobie na nią popatrzeć i no, zanurzać się w języku, czytając artykuły. No bo tak, skoro mamy czas na Facebook, żeby sobie patrzeć, co tam się u kogo dzieje, to czemu nie mielibyśmy mieć czasu na przeczytanie jakiegoś artykułu w aplikacji, prawda? Także tutaj szczególnie polecam. Moi drodzy, komputer sam w sobie, poza tym, że pozwala nam łączyć się z internetem, jakby Office ma ogromne zasoby do tego, aby się języków uczyć. Polecono mi na przykład naukę języka, naukę słownictwa z Excelem. To, żebyście sobie pisali w Excelu, w kolumnach dane słowo, a mianowicie jego polskie znaczenie, angielski odpowiednik i na przykład kategorię, do jakiej, że tak powiem, zalicza się to dane słowo. Ja wiem, że nie wszyscy Excel lubią, bo to tak, wiecie, to liczenie, tamte kalkulacje, ale kiedy ja usłyszałam od, że tak powiem, jednego z uczestników, od którego prosząc o aplikacje, które do nauki języka służą, to właśnie Excel mnie bardzo zaintrygował, więc no, myślę, że tutaj też może być to ciekawe. Zaproponowano mi też aplikacje z fiszkami z komputera. Nie byłam jej w stanie jeszcze w pełni się tak nauczyć i poeksplorować, ale gorąco polecam, bo mówiono mi o niej bardzo dużo, mianowicie aplikację Anki, która jest aplikacją fiszkową i pozwala uczyć się z fiszek, czy głównie z komputera dla osób niewidomych, chociaż podobno wersja mobilna także działała. Moi drodzy, YouTube, nasz wspaniały YouTube jest pełen zasobów językowych. Możemy, nie wiem, oglądać programy kulinarne, możemy słuchać wersji wideo różnych podcastów, możemy słuchać tak naprawdę wiadomości, audycji na przeróżne tematy i oswajać się także z takim autentycznym, żywym językiem. Na YouTubie możemy znaleźć wszystko. Ja wiem, że czasem poszukiwania tego, czego gdzieś tam szukamy i potrzebujemy, bywają bardzo takie żmudne i trudno nam znaleźć, ale kurczę, warto. Bardzo Wam polecam YouTube i jego naprawdę przepastne zasoby. Gdybym teraz się rozgadała, to byśmy tutaj musieli chyba do północy siedzieć i o różnych zasobach YouTube'owych mówić, ale bardzo Wam właśnie YouTube również polecam. Kanały także na przykład w języku polskim prowadzone. Na przykład kanał Po cudzemu pani Arleny Witt, która doskonale uczy języka, mówiąc, wyjaśniając różne na przykład zawiłości gramatyczne, leksykalne, nawiązuje też często do seriali, ale mówi bardzo, bardzo ciekawie, bardzo obrazowo, bardzo interesująco. A więc, moi drodzy, podcasty, internet, YouTube, aplikacje, o którym wspomniałam i pewnie aplikacje, które Wy może macie gdzieś z zanadrzu, których używaliście, bądź będziecie używać, to naprawdę wiele, wiele zasobów, których możemy używać, z których możemy korzystać, ucząc się języka efektywnie. Będę kończyć powoli moją prezentację. Chcę Wam podziękować za wspólnie spędzony czas, za to, że przyszliście na nasze dzisiejsze spotkanie. Znaczy, my się nie żegnamy, to ja się będę żegnać. Także spokojnie, nie odchodźcie. Moi drodzy, nim się wyciszę i razem z Wami będę słuchała dalszej części spotkania, chciałabym oczywiście zaprosić Was do kolejnej edycji projektu Młodzi Sprawni Językowo. Chciałabym poprosić Was o to, aby ta nauka języka z tymi wszystkimi radami, wskazówkami, z tą gramatyką, z tym słownictwem w kontekście, z tymi aplikacjami, których jest multum, z tym Excelem, z tą regularnością i systematycznością i dyscypliną. Chciałabym,
zwrócę się teraz tak do każdego z Was na ty. Bardzo bym chciała, aby nauka języka po prostu sprawiała Ci przyjemność. Podczas jego zgłębiania i wykorzystywania dobrze się baw, rozwijaj się, poznawaj nowych ludzi i nowe kultury. Chciałabym, moi drodzy, abyście dzięki językom, których się uczycie bądź chcecie się uczyć, byli po prostu szczęśliwymi ludźmi. Tego Wam życzę, dziękując Wam serdecznie za wspólnie spędzony czas. Pozdrawiam. Super. Dziękujemy Ci ogromnie, Asiu. Jakieś pytania, Kamila, mamy jeszcze może? Właśnie, czy są jakieś pytania? Chwileczkę, już popatrzę tutaj na co się dzieje na naszym czacie. Wydaje mi się, że w tym momencie nie ma pytań, ale zachęcamy oczywiście. Jeżeli oczywiście. Ktoś też z Państwa ma jakieś doświadczenia związane z tymi aplikacjami, które Asia tutaj wymieniała, to też zachęcamy, żeby się podzielić. Na razie Pani Alicja i Pani Karina się przywitały z nami. Witamy bardzo serdecznie. Cieszymy się, że jesteście Panie z nami. Zapraszamy teraz do wysłuchania kolejnej części. No, jeżeli będą jakieś pytania jeszcze do Asi Zdobylak odnośnie tego, co mówiła, to oczywiście nic straconego, też zapraszamy. Jeżeli macie też jakieś swoje doświadczenia związane z używaniem właśnie tych pomocy, o których Asia wspominała, to też zapraszamy do dyskusji, do podzielenia się. A ja Ci, Asiu, serdecznie dziękuję. Nie wiem jak Państwo, ale ja już się czuję bardzo zmotywowana po tym wszystkim, co mówiłaś. Dziękuję, życzę powodzenia wszystkim. Dzięki. Myślę, że właśnie wszyscy potrzebowaliśmy to usłyszeć. Teraz już wakacje, taki sezon urlopowy, wakacje się kończą, więc pora tutaj wrócić do pracy, wziąć się w ryzy, więc myślę, że akurat bardzo dobry moment na taki motywacyjny wykład. A ja zapraszam tymczasem, dziękując Asi, zapraszam kolejną Asię Krysiak. Asia Krysiak jest koordynatorką naszego projektu Młodzi Sprawni Językowo, który za momencik właśnie Państwu przybliży. Dobrze? Witam Cię, Asiu, oddaję Ci już głos. Tylko Asiu, musisz się odciszyć, bo jesteś wyciszona. Ty mnie teraz słychać? A tak, teraz Cię słychać i widać, jest ok. Dobrze, ok, bo widocznie byłam wyciszona. Dobrze, to ja tutaj dziękuję Pani Kamili za wprowadzenie, przedstawienie mnie. Ja teraz dalej to rozwinę. A więc witam Państwa serdecznie. Nazywam się Joanna Krysiak. Mam okazję po raz drugi koordynować już czwartą edycją projektu Młodzi Sprawni Językowo. Na wstępie opowiem o założeniach projektu. Celem każdej edycji projektu szkoleniowego Młodzi Sprawni Językowo jest zwiększenie szans edukacyjnych i kompetencji zawodowych u młodych osób z niepełnosprawnością wzroku w wieku 14-45 lat z miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców. Działania projektowe odbędą się online. Mamy zaplanowaną naukę języków obcych, angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego oraz warsztatów rozwojowych. Tutaj na początku projektu i końcu uczestnicy wypełniają test poziomujący, aby sprawdzić ich wiedzę. Planujemy również na początku kursu szkolenie informatyczne z platformy Zoom, które ułatwi radzenie sobie później podczas zajęć językowych. Warsztaty rozwojowe mają na celu zwiększenie kompetencji miękkich w poszukiwaniu pracy na rynku i odnajdywaniu swoich celów życiowych. Planowany harmonogram działań wygląda następująco. Dwa razy w tygodniu lekcje językowe po 90 minut przez 4 miesiące w godzinach popołudniowych. Warsztaty raz w miesiącu, 4 sesje dla każdej z grup.
Ukończenie kursu językowego potwierdzimy wręczeniem każdemu uczestnikowi certyfikatu. Grupy będą liczyć sobie małą ilość osób, aby w łatwy i przyjemny sposób przyswajać wiedzę. W związku z tym, że nasz dzisiejszy webinar ma na celu pokazanie, jak uczyć się języków obcych, będąc osobą z niepełnosprawnością wzroku, opowiem też o swoich, tak pod koniec, swoich doświadczeniach w nauce języków obcych, ponieważ sama jestem osobą niewidomą, a też miałam okazję brać udział w pierwszej edycji projektu MSJ. Głównym moim takim priorytetem jest właśnie nauka języka angielskiego. Myślę, że to nie jest zaskakujące z tego względu, że ten język jest dziś wymagany na rynku pracy, ułatwia podróżowanie, a również też często już spotykamy obcokrajowców w swoim miejscu zamieszkania. Od kilku miesięcy uczęszczam na indywidualne lekcje języka angielskiego. Poza tym słucham kanału TED na YouTubie. Ten kanał ma taką zaletę, że ma zmienioną tematykę. Między innymi tutaj podróżowanie, edukacja, sport i tak dalej. I ostatnia rzecz, która mnie najbardziej cieszy, to audiobook Blondynka na językach, angielski, brytyjski, pani Beaty Pawlikowskiej. Ta książka jest wydana w dwóch formatach, wspomnianym już audiobooku i wersji papierowej. Pani Beata omawia na wstępie w obu wersjach, tej słuchowej i pisemnej, jak uczyć się języka. W wersji audio wygląda to następująco. Pani Beata na początku mówi słowo lub wyrażenie w języku polskim, później jest chwila przerwy, abyśmy my na głos, to jest ważne, powtórzyli to w języku angielskim, a następnie mówi lektor w języku obcym. Chcę tutaj też zauważyć, że pani Beaty Pawlikowskiej to jest cykl książek Blondynka na językach. Ma kilka takich podręczników do nauki języków obcych. I tutaj jeszcze też dopowiem. Projekt jest finansowany z środków Fundacji PZU. Myślę, że na tym zakończę swoją wypowiedź. I zachęcam Państwa do wzięcia udziału w naszym kursie oraz do nauki języków, ponieważ to most do świata. Jeśli będą jakieś pytania teraz lub później się też Państwu pojawią, to zapraszam też do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Dziękuję. Dziękuję, Asiu, dziękujemy Ci bardzo. Ja również zapraszam wszystkich Państwa do udziału w naszym projekcie. Rekrutacja już trwa, można się zgłaszać. Za chwileczkę tutaj jeszcze podamy dane kontaktowe. Myślę, że Asia tutaj przybliżyła projekt, powiedziała, czego się można spodziewać, czego się będziemy uczyć, tak? Czyli zajęcia językowe oraz warsztaty rozwojowe. Zapraszam, dosyć intensywna nauka, prawda? Bo dwa razy w tygodniu te zajęcia językowe się odbywają, ale myślę, że warto i też jestem przekonana, że uczestnicy naszych poprzednich edycji mogą to potwierdzić. Dzięki, Asiu, jeszcze raz. A teraz czas na Państwa pytania i odpowiedzi. Ja tutaj widziałam, kiedy Asia mówiła, że na czacie pojawiło jakieś pytanie. Tak. Myślę, czy Kamilka, przepraszam, może też jeśli komuś Państwu jest wygodniej przez mikrofon, to też śmiało bardzo prosimy włączyć mikrofon i tak zadawać pytania. To też zapraszamy. Zapraszam. Ja wcześniej nie pisałem, bo nie chciałem tutaj wygłuszać wypowiedzi. Słuchamy. Dobrze, tak, to słuchamy. No, dobra. Tutaj napisałem generalnie pytanie odnośnie tego zanurzania się w języku, bo mnie na przykład zablokowało takie myślenie, że ja nie znam tak naprawdę tych odpowiedników na przykład w języku angielskim, nie? Jak są, nie wiem, menu,
nie wiem, cofnij ekran główny i tak dalej, żeby w telefonie wrócić potem gdzieś tam do tych stronek, które przeglądam, albo do ekranu głównego. I mnie właśnie zblokowała myśl, że zanim ja przeskoczę na ten język, to bym musiał te słówka sobie wcześniej przyswoić jakoś, nie? Bo Tak. tak mi przeszło po prostu do głowy, że osobie widzącej bardzo ułatwia tutaj sprawę właśnie z przeskoczeniem na język obcy, czy to na komputerze, czy to w telefonie, fakt, że wszystkie te przyciski mają praktycznie jakieś ikonki, które się różnią i one stanowią takie ułatwienie, nie? A no, ja tak odgórnie pomyślałem, że kurczę, będzie trzeba zrobić listę tych wszystkich przycisków, zrobić sobie tłumaczenie, przyswoić i dopiero potem można jechać z tematem, nie? To No cię i zablokowało, oczywiście tak? tak, Że, o Boże, tak? To cię gdzieś tak. zniechęciło. I nie wiem, jak to przeskoczyć, nie? Czy to jednak samo myślenie było krzywe, jednak warto po prostu tą listę sobie zrobić, nie? Czy jakiś sposób na to byłby ewentualnie? Może lista rzeczywiście byłaby przydatna, albo na przykład takich, lista takich Zoom, wyrażeń prowadzący poprosił Cię o rozpoczęcie. lista taka bardzo, Rozpoczęto wideo. bardzo taka, powiedzmy sobie, no, z tymi najważniejszymi wyrażeniami, bo rzeczywiście, jeżeli zaczniesz 3 dni robić, nie, oczywiście przesadzam teraz, prawda, ale zaczniesz przez dłuższy czas robić listę i zmęczyć ten proces, Jezus Maria, 30 słówko tutaj wypisuję albo staram się opanować czy coś, to faktycznie może być trochę męczące. Ja podałam jako jeden ze sposobów, jakby tę formę. To nie jest, wiecie, to nie jest też tak, że wszystkie tutaj sposoby są dla każdego. Ludzie w ten sposób robią właśnie, że sobie, nie wiem, Facebooka czytają w wersji językowej właśnie, którego się uczą. Czy właśnie mają telefon ustawiony, to o czym mówiłam i to, o czym ty wspominasz. Można na przykład sobie taką listę podstawowych jakichś słów i spróbować się z nimi oswajać i próbować w ten sposób sobie Otworzyć to znaczące wszystkich eksplorować baw. po prostu, prawda, w ten sposób sobie poznawać i sobie być, mając ten interfejs, prawda, w języku angielskim, w języku, którego się uczysz. Więc żeby to też nie było dla ciebie, wiesz, taką męczarnią, no, i taką chorką, może częściowo te słowa, tak jak mamy na przykład, nie wiem, delete w komputerze, czy mamy upgrade, aktualizację, czy prawda, copy paste, to wielu wie, że to wiadomo, że kopiuj, wklej i to już w nas siedzi. Tak samo może właśnie z telefonem powoli. Także spróbuj może małymi krokami, żeby to też nie było męczarnią, że potem daje spokój, bo nie. Także to tak na ten moment, na szybko taka sugestia, chyba że Praca i będą brak do inne. wszystkich jest. Widzę, że teraz Tutaj jeszcze jakaś odpowiedź się tak. pojawiła chyba do tego, o czym rozmawiamy. Pani Beata napisała, jeżeli używasz telefonu na co dzień, to powinieneś się domyślić. Gorzej, jeżeli pojawi się coś niestandardowego, wtedy może A. być No i kłopot. właśnie tutaj to mi tak chodziło po No, głowie, chociaż z to drugiej bardzo dobrze. strony to tak jakby wyrobić w sobie nawyk samego zmieniania języka w telefonie, nie? Że wychodzimy, nie wiem, gestem do ekranu głównego, tak teraz sobie o tym myślę, wychodzimy gestem do ekranu głównego, potem no chociażby nauczymy się tego słowa ustawienia, jak będzie w tym danym języku, którego się uczymy, jak tam potem kolejno właśnie dojść do ustawień języka stricte, tłumacząc sobie te słówka, które mamy po drodze, żeby to właśnie było tym fundamentem, dzięki któremu jakby takie to myślenie będziemy mieli, że wiemy, jak ewentualnie wrócić do języka polskiego, nie? Że w razie gdyby jakieś tam pojawiały się trudności w korzystaniu, czy to z jednej aplikacji w języku angielskim czy niemieckim, czy pojawią się w ogóle jakieś inne problemy z telefonem, tak po prawdzie, no to, że mamy jednak tę drogę do zmiany języka na rodzinę ustaloną już, nie? I to notabene też wtedy nie byłoby takim obciążeniem, bo to jest tam w sumie kilkanaście słówek na krzyż. To nie może być obciążeniem dla nikogo, No, właśnie i wychodzisz, wtedy idziesz do faktycznie domu, tak. byłoby to takie już bardziej na luzie, bo potem stopniowo każdą aplikację osobno można by się uczyć w danym języku.
obsługiwać najpierw, potem właśnie sobie eksplorować, czytać, kombinować na każdą, poświęcając na przykład dzień czy tydzień, nie? I nie byłoby to takie wywierające presji. No tak, ale mówię, to właśnie zależy. Też, prawda, to słownictwo bywa różne, chociaż po jakimś czasie słownictwo danej dziedziny ma to do siebie, że jak właśnie tak jak tutaj wspomniała pani Beata, tak? Że tak jak właśnie już się z tym jakby obeznamy, osłuchamy, oczytamy w przypadku tutaj aplikacji właśnie mobilnej, korzystania w telefonu czy w komputerze, no to też potem nam pójdzie, nam się to zapamięta. Najgorzej jest zacząć, myślę, kiedy te słowa są nam nieznane, plus jeszcze ten telefon, żeśmy gdzieś tam się zagubili, zabłądzili, nie daj Boże, ale to, o czym mówisz, powrót do tego, że tak się wyrażę, do tego znanego nam miejsca, czyli do tego rodzimego języka, że okej, wracam na Polski, już jest dobrze, wiem, gdzie jestem. Tak? Także właśnie to jest, myślę, też tutaj ważne. Zachęcam, ale stopniowo, nie? Żeby to cię nie zniechęciło przed nauką jako taką, żeby nie było, że tutaj kazałam telefon ustawić i kurczę się, ktoś mi zdemotywował. Absolutnie. Na to nie pozwalamy. To było jeszcze jakieś pytania? Okej, Może cześć. jakieś sugestie? Krzysztof napisał, wiemy, że Krzysztof też Tak jest jest. anglistą, uczy języka angielskiego. Krzysztof napisał, że ma doświadczenia ze stroną internetową BBC, także rozumiemy, że Krzysztof też tutaj poleca Super, cieszymy się tę bardzo, fajnie. stronę. Dobrze, czy jeszcze jakieś pytania? Zapraszamy śmiało. Co do projektu, czy co do samej nauki? Od Natalia Bardyn, dobrze. Natalia, mam pytanie, czy planują może Państwo jakieś projekty dla młodszych dzieci? Jestem mamą 4-letniej niewidomej dziewczynki. Jak zacząć, kiedy najlepiej? Okej, czyli ja powiem, że na razie nie planujemy, aczkolwiek może to jest jakiś dobry pomysł. Myślę, że to jest do przemyślenia na pewno. Na ten moment nie mamy tego w planach, ale właśnie, kto wie, co się wydarzy w przyszłości. Na pewno to jest jakiś kierunek, jakaś sugestia warta tutaj rozpatrzenia, także myślę, że możemy nad tym się zastanowić wspólnie z zespołem. A co do tego, kiedy zacząć naukę takiej właśnie dziewczynki, 4-letnie, to Asiu, jak ty myślisz z twojego doświadczenia? Asia Zdobylek. Jak najwcześniej, prawda? Ale jak to zrobić? Czy jakieś rady, czy jakieś doświadczenia Zmniejszenie związane z jest tyłu. nauką takich Czasami małych powiem tak, dzieci? myślę, że Od Natalia. jeżeli córka gdzieś tam ma zacięcie językowe, lubi Tak, pani pisze, że ma duży jakiś dryg do nie. języka. No to myślę, że po prostu należy ją zachęcać do tego. Pani Natalio, jest taka grupa na Facebooku prowadzona przez panią Dorotę Spile, która nosi nazwę Jak uczę dziecko angielskiego w domu. Zaraz napiszę pani na czacie, dobrze? I w tejże grupie są podawane przeróżne wskazówki dotyczące nauki, jak również przykłady jakichś blogów, piosenek, różnych sposobów na to, jak uczyć, jak również kwestia dwujęzyczności. Jest jeszcze jakaś taka grupa. Tej grupy teraz pani nie podam nazwy, ale mamy pani dane, więc ja może pozwolę sobie, jeżeli tutaj od razu powiem do Kamili i do Moniki, do prezes fundacji, że ja pozwolę sobie w tej kwestii do pani Natalii napisać, jeżeli to nie problem. Bardzo będę wdzięczna i bardzo dziękuję, bo Basia i już łyknęła trochę angielskiego, oglądamy bajki, zna Cudnie. bardzo dużo słów. Też z francuskim idzie jej całkiem nieźle i nawet dla niej zabawa dwujęzyczna, w sensie angielski, francuski, jak to jest po angielsku, później mówi, jak to jest po francusku i nie wiem właśnie, to dalej, jak dalej i jak to dogryźć i ugryźć, nie? Dlatego tu jestem dzisiaj z Państwem. Super, fajnie. Bardzo się cieszymy, że pani jest i że właśnie kwestia, tak jak tutaj Kamila wspomniała, nauki dzieci nam się też tutaj pojawia, co może online być wyzwaniem w przypadku takich małych O tak, dzieci. o Bo tak. ja z dziećmi pracowałam no, twarzą w twarz na takich spotkaniach, wiadomo, stacjonarnych, gdzie no, też żeśmy się samochodami bawili, gdzieś tam do lodówki chodziliśmy, no, różne rzeczy robiliśmy tak naprawdę. Jeden z moich uczniów no, uczył się ze mną przez 12 lat, już teraz jest na czwartym, piątym roku studiów, jest studentem prawa, ale na pewno jest to kwestia gdzieś tam warta, więc najważniejsze, że córka lubi i że lubi słuchać, że jej to nie przeszkadza i że ma taką I on to tą. bawi po prostu.
Tak, ona się tym cieszy i o to chodzi Tak. w nauce języka. Także na pewno nazwy tych dwóch grup, Pani Natalio, że tak się wyrażę, biorąc dane tutaj za Pani zgodą, Jasne, pozwolę oczywiście. sobie wysłać, dobrze? Bardzo Pomówimy się proszę. na dzisiejsze spotkanie. Zaznaczaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy. Tutaj jeszcze od Krzysztofa sugestia, polecenie kanału pani Arleny Jest Witt, tak? wyciszony, Po Azji. cudzemu. Aha, Wyciszony i jest. Krzysztof mówi, że Pani pani Natalia. Arlena właśnie ma odcinek na Odwołała ten pani. temat, jak uczyć dzieci. Tak? Super. Czyli kanał znowu po cudzemu, który tutaj już się pojawił, tak? Asia wymieniała. Natomiast pani Beata pisze, że nauka języka dzieci sprawdza się dobrze, ale dopiero na etapie szkoły podstawowej i to raczej później niż wcześniej. Czyli tutaj odmienne troszeczkę zdanie, odmienna opinia. No cóż, tak też można do tego podchodzić. To znaczy, Aha, chodzi jeżeli o jest. naukę online. Okej, dobrze, chodzi o No naukę właśnie, online. naukę online, tak, zdecydowanie z czterolatkiem ja bym, no, obawiała Odradzam, się. program do wszystkich. Myślę online, ale. Tak, okej, w porządku. Tak. To może być wyzwanie. To może być wyzwanie, rzeczywiście, to ja się Bo zgadzam rano z tym. budził, a. Natomiast. Tak, bo takie słuchanie, że tak powiem, tak jak właśnie córka lubi słuchać, czy lubi gdzieś tam bajki sobie oglądać, gdzieś po prostu się bawi tym językiem i po prostu się tym cieszy, do czego absolutnie zachęcam przede wszystkim, no to po prostu jest coś niesamowitego. No tak, ale online jeszcze może nie. Przypuszczam, że trudno by było takiemu maluszkowi po prostu usiedzieć, tak, przed tym. Tak, to prawda. Ale kto wie, właśnie jesteśmy tutaj, żeby właśnie różne innowacje wdrażać, więc dlaczego nie? Może A, spróbujemy. kiedyś też opowiadał mi ktoś, że chodził do szkoły Helen Doron z niewidomym chłopcem. Też to tak różnie, że mama z nim była na tych zajęciach. Może ciekawe, gdyby szkoła była otwarta. Mówię, nie wiem, jakby to było, jakby oni się zapatrywali, ale może warto zapytać do szkoły Helen Doron, nie? Do nauki dzieci. No, bardzo dziękuję. Podzwonię, zapytam, bo O, nawet trudno, nie Krzysztof, wiem, jak znaczaj. szukać tak naprawdę, nie? Bo Tak. wiedzą Państwo, no na początki, żeby tam komuś, kogoś przekonać do tego, żeby chcieli z nami współpracować, są bardzo ciężkie. Tak, wiemy, wiemy. Ale No. przepraszam, że się Głos włączę, jest Beata, z tej wyciszony, strony. ale wyciszenie jest wyłączone, W ale. przypadku szkół językowych wydaje mi się, że oni są dość otwarci. Trzeba poszukać takiej szkoły językowej, która jedyne, co może, która się odważy, bo jedyne, co może być Wyciszone problemem, wyścigu, a. to nauka czytania i pisania, tak, w języku, gdzie na tym etapie jest to w ogóle kompletnie do niczego niepotrzebne, bo no, mają obawy, tak? Natomiast mi się Aneta wydaje, ja mam też Dulika opuści. doświadczenie jako nauczyciel w takiej szkole Aneta Dulika. językowej i naprawdę trzeba dobrze poszukać i wydaje mi się, że znajdzie się taka szkoła, która no, powinna się podjąć Podejmie się taki, wyzwaniu. tak, poza tym w przedszkolu myślę, że też mogłaby się uczyć i pewnie się uczy języka. Córka ma angielski akurat w przedszkolu, tak. No, dokładnie, natomiast ja Jest ponad uczyłam, tym. można też spróbować poszukać nauczyciela po prostu prywatnie, tylko w grupie, w niewielkiej grupie, na przykład spróbować znaleźć drugie dziecko. Bo ja pracowałam też jako nauczyciel takich małych dzieci, zresztą bardzo to lubię. I fantastycznie się sprawdza, jak jest dwójka, trójka tych dzieciaków, jak można coś tam zrobić, pograć, pobawić się, no bo online to jest jednak troszkę za wcześnie chyba. No bo ta nauka tak naprawdę odbywa się, to Asia wie doskonale, przez zabawę i tam się niczego nie uczymy. Nie uczymy się gramatyki, nie uczymy się, tam głównie jest to taka praca, gdzie uczymy się przez zabawę, tak? Dziecko się rusza, dziecko się uczy, więc to też jest ta orientacja w przestrzeni i tak dalej. Wydaje mi się, że to w taki sposób by trzeba było w tym kierunku pójść. I drugą rzecz, którą bym zasugerowała, to skupić się może na początku na jednym języku i żeby ona miała dobre podstawy z jednego języka i dopiero potem kontynuować drugi, bo może się potem okazać, że no bo na początkowym etapie zawsze fajnie się uczyć tych słówek. Słówka nam wchodzą bardzo łatwo, ale później, jak zaczynamy jakieś konstrukcje, jak zaczyna się uczyć języka w taki sposób bardziej komunikatywny, czyli nie tylko jak to dzieci się uczą kolorów i tam, prawda, różnych członków rodziny, nas, zabawek, tylko zaczynają mówić, no to się zaczyna mylić niestety.
Więc tu bym sugerowała jednak skupić się najpierw na jednym języku, a później ewentualnie kontynuować dalej. No ale to już oczywiście pani Bardzo decyduje. dziękuję. Dziękujemy za tę opinię. A tutaj też Krzysztof pisze na czacie, że warto jak najwcześniej zacząć tą naukę. Najlepiej Krzysztof pisze od 8 roku życia, ale myślę, że nawet chyba miałeś na myśli, że najlepiej to do 8 roku życia, tak? Bo wtedy następuje tak zwana lateralizacja mózgu, tak? Czyli tutaj kolejny głos za wczesnym nauczaniem dzieci. Dobrze, czy jeszcze jakieś pytania? Zapraszamy. Mamy jeszcze chwilkę. Ja bym miał jeszcze jedno pytanie odnośnie tego audiobooka Beaty Pawlikowskiej. Jak wygląda jakby jego struktura, czas trwania każdej lekcji? Czy nie prezentuje się aby na zbyt przeładowany, jeśli chodzi właśnie o podział na lekcje, nie? Czy nie są one zbyt długie? Jak tutaj by to wyglądało? Oczywiście odpowiadam. Tak, tutaj jeśli chodzi o język angielski, brytyjski, też może tutaj tak objaśnię na początku. Pani Beata ma, wiesz, ma kilka podręczników, ale ma podzielone. Właśnie też mogę powiedzieć tutaj u niej akurat na przykładzie języka hiszpańskiego, jest język hiszpański, europejski i latynoamerykański. Ale tak, jeśli chodzi tutaj o czas trwania, to faktycznie sam cały audiobook jest długi, bo kilkanaście godzin ma, ale jeśli chodzi o rozdziały, są właśnie zrobione tematycznie. Mamy rozdział jedzenie, czas, rodzina, sport i tak dalej. I właśnie tutaj każdy rozdział ma swój określony czas. Są rozdziały, gdzie mają tylko 5 minut, a są takie, że nawet mają, ostatnio słucham rozdziału z jedzeniem bodajże, to ma 19 minut, ale tak raczej nie przekracza powyżej 20 minut, czyli taka granica gdzieś 5 do 20 minut polega na tym. Ten audiobook można ściągnąć z Biblioteki dla Osób Niewidomych DZDN w Warszawie. Ja właśnie sobie stamtąd ściągłam. I tak. Tutaj chyba odpowiedziałam już na pytanie, czy coś jeszcze? Wszystko chyba. Ja tak pytam właśnie, bo jeśli chodzi o przygodę z audiobookami, to ja miałem osobiście do czynienia z wydawnictwem Pons, gdzie zacząłem od języka włoskiego i na tyle mi podszedł do gustu, że nabyłem i drugą część i żałuję bardzo, że nie ma trzeciej. Ale jak już wsiadłem na język angielski, no to się bardzo zawiodłem, bo nie dość, że bardzo przeładowany był ten materiał, bo jak na pierwszą część, którą kupiłem, to w porównaniu do włoskiego same lekcje były niesamowicie długie, bo prawie pod godzinę podchodziły. Co prawda to nie było jako jedno nagranie, tylko kilka, bo tam były czy to ćwiczenia, czy to dialogi, jakieś tłumaczenie zasad gramatycznych i tak dalej, ale na całą lekcję wszystkie te nagrania zajmowały około nawet godziny. I do tego jeszcze była druga płyta dołączona, 500 słów i mówisz. To niby fajnie, bo tak jak druga Asia mówiła o kwestii osadzania w kontekście, to tutaj właśnie to na szczęście jest, ale też jest 500 tych słów na każde przeznaczone zdania w konkretnym kontekście, i to jest też właśnie takie dosyć mocno obciążające, ale to jak to, właśnie sama ta bazowa płyta mnie po jakimś czasie zniechęcała właśnie tą ilością, nadmiarem treści, chociaż notabene szale niezadowolenia przeważyły treści, bo tak jak jeszcze włoski miał osadzoną w tym audiobooku fabułę, że tutaj koleżanka dzwoni do koleżanki, leci samolotem, zwiedza, podróżuje, organizują jakieś tam spotkanie w barze, gdzie mamy właśnie temat jedzenia i tak dalej, to jest to takie dosyć przyziemne, no czujemy się z tym swojsko, nie? Tak w angielskim pojawiły się jakieś no, cuda, bo właściwie nie było to wyjaśnione też swoją drogą, chyba że pisemnie
w Czarnodruku, ale zaczęło się od wizyty w hotelu. Tutaj jakieś grupy Sherlocka Holmesa, Agaty Christie. Tak dopiero gdzieś na drugiej czy trzeciej lekcji wyszło, że rozmawiają o przedstawieniu w teatrze, w którym będą brali udział. Więc tu dopiero lądujemy na ziemi, nie? Skąd się wzięły te dwie grupy. Samo zwiedzanie, cała fabuła praktycznie opiera się na tych, na tym spektaklu, czy też dwóch spektaklach, ale jest jedno nagranie takie bardzo w sumie wyjęte z kontekstu i takie bardzo niejednoznaczne. I stwierdziłem, że to jest Rozumiem. jakiś kosmos, nie? I to mnie generalnie też zniechęciło, no bo kurczę, jednak w porównaniu do języka włoskiego, to ta fabuła tutaj osadzona była bardzo dziwna i taka aż nierzeczywista. Więc to mnie też do tego angielskiego z pomocą ponsu zniechęciło. Niemiecki też próbowałem, to tutaj fabularnie prezentuje się lepiej, ale też niestety chyba jeszcze w pierwszej części, ale od drugiej połowy płyty dosyć dużo tego materiału się pojawia. I też mnie osobiście to zniechęciło, chociaż może też to była bardziej wina mojego podejścia, bo tak jak włoski sobie fajnie wchodził, wszystko fajnie, pięknie, gdzie mogłem faktycznie dzień poświęcić, powiedzmy, te pół godziny do godziny na jedną lekcję. Tak w przypadku angielskiego czy niemieckiego, no to już gdzieś tam ta godzina wychodziła, czy nawet ciut więcej, nie? Już taki człowiek się czuł zmęczony, zniechęcony po jakimś czasie. Więc osobiście, jeśli mogę polecić, to tylko język włoski, chyba że ktoś ma naprawdę bardzo dużo cierpliwości do siebie i do materiału, no to niemiecki też, ale angielski to bym tak trochę z dystansem jednak. Rozumiem. Przez Tutaj to. dziękuję panu za. Coś jeszcze? No, ja chciałem tylko podsumować, że przez to właśnie ciekawiła mnie ta kwestia, jak u Beaty Pawlikowskiej to wygląda. No ale jak to do 20-30 minut się zamykamy w jednej lekcji, rozdziale, no to spoko. Dobrze, to ja tutaj jeszcze dopowiem. Dziękuję panu za pana wypowiedź, bardzo inspirująca. Tak, tutaj zgadzam się, że jednak nauka języka powinna być dla nas przyjemnością, a nie właśnie, że jeden rozdział nas męczy na przykład godzinę czasu. Tutaj właśnie pani Beata ma zdecydowanie krótsze rozdziały, posegregowane tematycznie. Ona też na wstępie, jeszcze przed pierwszym rozdziałem, opowiada o takim swoim doświadczeniu też, bo często jest coś takiego, że jak kupujemy książkę do nauki, obojętnie jakiego języka, mamy na przykład słowo praca we wszystkich osobach odmienione. I ona też mówiła, no na co mi to? I ja chciałam konkretne sformułowania, wyrażenia. I zaczęła eksperymentować, no i tak właśnie powstały jej podręczniki do nauki języków. U niej nie ma gramatyki, tak jak tutaj wspominała. Oczywiście, że to też jest ważne, że musimy wiedzieć, jak powiedzieć zdanie, co robiłem dzisiaj, a co robiłem wczoraj. Ale tutaj, tak jak już wspominam, pani Beata, ona uczy konkretnych słów, konkretnego słownictwa i wyrażeń. I ma to tak przeplatane właśnie. Więc to mi się bardzo podoba. I też dla osób, które nie znają pani Beaty, ona jest w ogóle podróżniczką. Więc ona ma bardzo dla mnie osobiście super głos jako lektor. Ja na nią trafiłam, akurat właśnie zaczęłam od jej książek podróżniczych, ale jak postanowiłam zacząć uczyć się języka, to tutaj właśnie Asia Zdobylak mi poleciła jej książki i ja sięgam po angielski, brytyjski, ponieważ amerykańskiego ona tam nie ma i mi się bardzo spodobało. Tak, dobrze. Tutaj chyba jakieś jeszcze pytania do mnie?
Nie, nie, tutaj pani Beata pytała o rekrutację do projektu, także tutaj też zachęcamy do odwiedzania naszej strony www.strefai.org.pl, tak? Tam w zakładce Młodzi Sprawni Językowo są już wszystkie informacje, formularz zgłoszeniowy, tak? Tak, Asiu, poprawnie, jeżeli się Tak, mylę, tam. jeżeli ktoś z Państwa chce przystąpić do projektu, należy na początek zapoznać się z regulaminem, tam wszystko opisane, kto może przystąpić, jak będzie wyglądać kurs, a następnie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i osoby, które się zakwalifikują, będą musiały później dosłać dokumenty, ale to ja będę się z Państwem kontaktować. Tak, to zapraszamy na naszą stronę, na naszego Facebooka. Tam zawsze na bieżąco publikujemy informacje odnośnie tej toku rekrutacji i stopnia zaawansowania naszego projektu. Także zapraszamy, a do pani Beaty tak jak najbardziej odezwiemy się jeszcze mailowo. Okej, czy jeszcze jakieś pytania? Bo Asiu, chyba ci przerwałam coś. Czy chcesz dokończyć a propos tej książki? Nie. To ja jeszcze tak tylko pozwolę sobie wtrącić, bo tutaj a propos tego, co mówiliście o tej jakby metodzie nauki na podstawie całych zdań, to też jest bardzo ciekawa seria książek. Tutaj ja akurat mam na myśli język hiszpański, on ma aż 5 tomów, hiszpański w tłumaczeniach, tak? Od poziomu najbardziej tego podstawowego do już najbardziej zaawansowanego. I to właśnie się opiera na takiej metodzie podobnej, jaką tutaj pani Pawlikowska wspomniana przez Asię prezentuje, czyli mamy po prostu rozdział, który traktuje konkretne zagadnienie gramatyczne i uczymy się go na podstawie zdań, które do samodzielnego przetłumaczenia, tak? Do tego też załączona jest płytka, więc można sobie to przesłuchać. Myślę, że to dla osób właśnie słabowidzących czy niewidomych jest też bardzo, bardzo pomocne. I co ważne, te rozdziały nie są długie. Tam, jeżeli dobrze pamiętam, jest kilkanaście zdań na rozdział, tak? Czyli można sobie zrobić takie wyzwanie, że codziennie przerabiamy jakiś jeden temat, jedno zagadnienie. To sobie jeszcze, jakie to jest wydawnictwo Preston Publishing, tak. W hiszpańskich tłumaczeniach, wiem, że mają też angielskie w tłumaczeniach, nie jestem pewna, czy włoski, ale to już trzeba było sobie sprawdzić, ale Widzisz? osobiście też. Tak, jeszcze fajnie, że Kamila wspomniałaś o tej serii angielskich tłumaczeniach, że mi o niej przypomniałaś. Należy jeszcze fajnie by było sprawdzić, słuchajcie, na stronie internetowej, czy czasami nie mają tej książki w wersji elektronicznej. O, Nie wiem, właśnie. kiedyś jakieś e-booki przeglądałam, ale to już było dawno, więc nie wiem, jak to wygląda. Obserwacja strefy. A jak coś, to po prostu cisnąć ich rzecz grzecznie, acz nienachalnie, żeby taką wersję osobie niewidzącej, chcącej kupić książkę, udostępnili. To tak fajnie, że wspomniałaś o tym, bo to rzeczywiście ciekawa seria jest. I Tak, bardzo jest pochwalone przez nauczycieli i bardzo przez ciekawe. uczniów. Tak. No jest płytka, tak? Jak z wersją Tak. elektroniczną na Ale też, żeby mieć nie z wersją pisaną, mam na myśli pisownię, też, żeby ogarniać jej czytanie. Ja tak przepraszam, delfowsko zabrzmiałam, ale no trzeba, trzeba. Pewnie, pewnie, Przepraszam, to zgadzam jeszcze się. mi się przypomniało, dopowiem tylko. Zdaje się, że język włoski też jest w tym cyklu Blondynka na językach. Więc jeśli były dane, to można zobaczyć. Tutaj pytanie odnośnie nagrania. Nagranie będzie udostępnione na YouTubie, na naszym kanale Fundacja Strefa Innowacji. Tak? Myślę, że już całkiem niedługo. Natomiast informacje co do tych aplikacji polecanych Państwo otrzymacie na maila. Tak? Całą prezentację. Jeszcze jakieś pytania? Z mojej strony Krzysztof, to czy wszystko. to wszystko, tak? Wyczerpaliśmy temat. Krzysztof, też widziałam, że coś polecał, jeszcze jakąś stronę. Zaraz sobie do tego wrócę. Krzysztof polecał Enlinado, tak? Dobrze czytam? Enlinado.pl. To jest strona nauki języka angielskiego i jest też grupa na Facebooku o tej samej nazwie.
I na powyższej stronie można uczestniczyć w lekcjach live. enlinado.pl. Enlinado. Kolejna polecajka do zapamiętania. Dzięki, Krzysztof. Dobrze, skoro nie ma więcej pytań, myślę, że będziemy powoli kończyć nasze spotkanie. Dziękujemy tutaj, dziękuję w imieniu Fundacji Strefa Innowacji za Państwa aktywny udział w tym naszym spotkaniu. Zapraszam jeszcze raz serdecznie do udziału w naszym projekcie Młodzi Sprawni Językowo. Dziękujemy, bardzo nam miło, że zechcieliście z nami spędzić ten letni wieczór, końcówki wakacji. Mam nadzieję, że czujecie się zmotywowani do nauki i gotowi na czekające nas wyzwania. Zapraszamy tutaj do obserwowania nas w mediach społecznościowych. Jesteśmy na Facebooku, na YouTubie. Wystarczy, że wpiszecie Państwo Fundacja Strefa Innowacji. Na pewno nas znajdziecie. Do kontaktów w sprawie kursu Młodzi Sprawni Językowo polecamy tutaj Panią Anetę Durlik. Tutaj jest do niej mail. a.durlik@strefi.org.pl, ale to dostaniecie Państwo razem z prezentacją, więc spokojnie. I naszą stronę internetową www.strefai.org.pl. Tutaj oczywiście można kontaktować. Aha, tak, jeszcze tutaj pytanie od Pani Beaty o to, jak będzie wyglądał test poziomujący i czy osoba 48-letnia mogłaby wziąć udział w projekcie. Więc tak, jeżeli chodzi o te widełki wiekowe, to jest tak, że pierwszeństwo mają te osoby, które tutaj spełniają kryteria wiekowe, ale jeżeli zostaną miejsca, tak, to myślę, że jak najbardziej nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Pani też wzięła udział w tym projekcie. A co do testu, jak wygląda test z angielskiego? To Asia Zdobylak przygotowywała. Więc może... Test z angielskiego, drodzy Państwo, obejmuje taką część leksykalną i gramatyczną, więc jest sprawdzane słownictwo i gramatyka. Te zadania, pytania, zdania są na różnych poziomach po to, aby Państwa po prostu do danej grupy odpowiednio zakwalifikować. Oczywiście nie ma się czym stresować naturalnie, bo zachęcałabym również, o właśnie, dobrze, że kwestie testów poziomujących poruszyliśmy tutaj, zachęcałabym bardzo do tego, żebyście Państwo, jest to rzecz wiadoma, ale no wolałabym o tym powiedzieć, aby rozwiązywać te testy samodzielnie, nie tam poproszę brata czy kolegę, bo umie, to tam mi pomoże. Nawet jeżeli by się okazało, żebyście zostali Państwo zakwalifikowani do niższego poziomu, to się proszę gdzieś tam tego nie obawiać, a po prostu rozwiązujcie te testy samodzielnie, bo one po prostu pozwolą zakwalifikować do danego poziomu i to, żebyście jakby szczerze, obiektywnie byli w stanie uczyć się na poziomie, jaki gdzieś tutaj naprawdę jest, prawda, prezentowany. Także słownictwo i gramatyka obejmują tutaj ten test poziomujący. Mówię o języku angielskim. Tak, także tutaj wydaje mi się, że warto tutaj być szczerym wobec tak, siebie. Tak, dokładnie. Jeżeli się do tej grupy, do której tak naprawdę nie pasujemy, no to nie skorzystamy w pełni z tego projektu, prawda? Więc tutaj właśnie i porównujemy się tylko z, nie porównujemy się z innymi, tak? Wracając do tego, co Asia mówiła. Więc właśnie to tylko dla nas taka informacja. Jeszcze tutaj pytanie a propos właśnie wieku, no to tak jak mówiliśmy, że 14-45 lat. Tak, 14-45, natomiast jeżeli zostaną miejsca, no to zapraszamy też osoby starsze, tak, niż tutaj ustawa przewiduje, albo młodsze, jeżeli takie się znajdą. Ale generalnie jest tak, że pierwszeństwo mają te osoby, które spełniają kryteria wiekowe. Natomiast warto próbować jak najbardziej, tak? Tutaj nie chcę nikogo demotywować. Warto próbować, bo zdarza się, że właśnie miejsca w tych grupach jeszcze zostają i czasami udaje się, także zachęcamy. Dobrze, to ja myślę, że już wyczerpaliśmy temat. Jest godzina 19:25 prawie, także ja jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję. Życzę miłego wieczoru. I zapraszamy do kontaktu. Mam nadzieję, że spotkamy się.
W naszym projekcie Młodzi Sprawni Językowo i wspólnie tutaj przeżyjemy tę językową przygodę. Dziękuję naszym prelegentkom, jednej i drugiej Dziękujemy Asi. serdecznie. Dziękuję Państwu. Dobrego wieczoru i dobrej końcówki wakacji. Do usłyszenia. Dziękuję wzajemnie. Do usłyszenia. Dziękujemy również. Dziękujemy. Dobranoc. Dobranoc. Dziękujemy bardzo. Zatrzymamy. Dziękujemy.